10 najbrutalniejszych momentów Biblii. Jest tak, że szkoła czy nauczania religijne zrobiły z pierwszych chrześcijan takie biedne, bezbronne, dobre osoby. A wcale tak nie było. Ogólnie podstawy chrześcijaństwa są bardzo krwawe, brutalne i bezwzględne. I dziś o tym powiem. Hiob jest to mieszkaniec Ziemi Us. Jego historia została spisana około V wieku przed naszą erą. Życie Hioba stało się przedmiotem zakładu między Bogiem a Szatanem. Nie jest jednak to Szatan w sensie diabeł, ten zdrajca, ale oskarżyciel, być może wysłannik Boga nawet. Bóg i Szatan mają zsyłać na Hioba najgorsze nieszczęścia, aby przekonać się, czy Hiob pozostanie wierny Bogu. W wyniku tego zakładu Hiob został pozbawiony majątku i rodziny oraz dotknięty trądem. Jego historia została opowiedziana również w apokryficznej księdze Hioba. Z pierwszego wieku w kościele katolickim uważany jest za świętego. Wspomniano go 10 maja. Jak się domyślacie, Hiob pozostał wierny Bogu, który nagrodził go za to przywróceniem zdrowia oraz nowym mieniem i potomstwem. Oznacza to, że zawsze po deszczu przychodzi słońce i nieważne jakie cierpienie nas dotknie, zostanie nam to wynagrodzone. W Koranie Hiob występuje pod imieniem Ayub i jest jednym z proroków. W języku arabskim imię Hiob jest symbolem cnoty, cierpliwości, także biorąc pod uwagę jego wystąpienie w różnych kulturach można uznać jego uniwersalizm. Rzeź niewiniątek, czyli wymordowanie chłopców do lat dwóch z Betlejem i okolicy na polecenie Heroda Wielkiego. Ten ostatni, dowiedziawszy się o narodzinach w Betlejem nowowego króla żydowskiego, chciał w ten sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym konkurentem. Wobec milczenia pozostałych Ewangelii kanonicznych oraz Józefa Flawiusza, większość badaczy kwestionuje historyczność tego wydarzenia. Tym bardziej problematyczny jest fakt, że Herod Wielki zmarł w czwartym roku przed naszą erą, a Jezus urodził się około 10 lat później. Mateusz nie przekazał liczby zamordowanych chłopców. Późniejsze przekazy starały się wyolbrzymić ich ilość. Hieronim, na przykład, ogólnikowo na wiele tysięcy. Greckie pisma. Określają liczbę zamordowanych na 14 tysięcy, syryjskie przekazy na 61 tysięcy, zaś pisma Usurda 144 tysiące. Największą liczbę wśród współczesnych historyków podawał Eugeniusz Dąbrowski, który szacował liczbę pomordowanych niemowląt na około 80 osób. A jak było naprawdę, tego nie wiadomo. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Według Biblii mieszkańcy Sodomy i Gomory byli niegodziwi, rozpustni, pogardzali prawem boskim i ludzkim. Bóg Jahwe zamierzał je zniszczyć, ale za namową Abrahama zgodził się, że daruje życie jego mieszkańcom, jeśli wśród nich znajdzie się przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. W tym celu wysłał do Sodomy dwóch swoich aniołów, którzy spędzili noc w domu Lota. Przed nocą mężczyźni z miasta otoczyli dom Lota, by współżyć z jego gośćmi. Lot zaoferował im w zamian swoje dwie córki dziewice, jednak oni odmówili. Wtedy zaryglował drzwi domu. Mieszkańcy miasta chcieli je wyważyć, więc łowie porazili napastników ślepotą. Lotowi nakazali, by wyprowadził z Sodomy najbliższych, by rankiem miasto zostało spokojnie zniszczone. Przyszli zięciowie Lota, odmówili pójścia z nim. Z nastaniem świtła łowie wyprowadzili Lota, jego żonę i dwie córki za miasto i nakazali uciekać w góry bez oglądania się za siebie. Żona Lota nie wytrzymała tej próby i wbrew woli Boga obejrzała się natychmiast też zmieniła się w słup soli. Archeolodzy umiejscawiają Sodomę i Gomorę na dnie Morza Martwego, bądź utożsamiają z ruinami miasta występującymi na jego wschodnim wybrzeżu. Abaddon. Jedna z postaci biblijnych, anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana który jako anioł przepaści, wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Także anioł czeluści. Abaddon występuje w apokalipsie św. Jana tylko raz w wizji piątej trąby, jako król szarańczy i władca czeluści z dodatkiem greckiego odpowiednika Pollon. To on sprowadza na ziemię wielką szarańczę wyłaniającą się z otchłani i to on rozpoczyna koniec świata. Można go interpretować jako osobę, która owo apokalipsę rozpocznie, a może to być jeden z demonów w internecie. Interpretacji mistycznej. 10 plak egipskich. 10 klęsk sprowadzonych na Egipt przez Boga Jachwe, opisanych w Biblijnej Księdze Wyjścia, w rozdziałach od 7 do 12. Miały one skłonić faraona, by zgodził się na opuszczenie jego państwa przez Izraelitów. Jest to tak naprawdę stopniowe katowanie ludu egipskiego. Z jednej strony w żydowskich pismach, czy w ogóle w żadnych pismach. Z jednej strony w żadnych pismach egipskich nie opisano tych wydarzeń, tak samo jak nie opisano ucieczki Żydów. Z drugiej strony, który faraon chciałby pisać, że został tak wykiwany przez niewolników. Jeśli ktoś nie pamięta, co iachwe zrobił Egipcjanom, to już przypominam. Najpierw zamienimy całą wodę w Egipcie w krew, później nastąpiła plaga żab, komarów i much. Warto zwrócić uwagę na naukowe wytłumaczenie tych zjawisk, które potwierdzają możliwość występowania takich wydarzeń, jak na przykład skażenie wody, przez co zrobiła się czerwona, smród przyciągnął muchy i komary, a następnie muchy i komary rozniosły to na bydło, powodując pomór bydła, czyli piątą plagę, oraz choroby u ludzi, czyli wrzody, to jest szósta plaga. Następnie atak krokodyli, co może być skutkiem zanieczyszczenia wody i wychodzenia ich na brzeg, następnie szarańcza i ciemność, no i na końcu śmierć pierworodnych, co też jest możliwe, bo pierworodni dostawali najwięcej jedzenia, co za tym idzie najłatwiej im było się zarazić. Potop, występująca w wielu dawno powstałych wierzeniach, wielka powódź zesłana przez Boga lub bogów i obejmująca całą Ziemię. Najbardziej znana w Europie opowieść o potopie pochodzi z Biblii. Istnieje wiele podań o potopie znajdujących się w tradycji ludów ze wszystkich stale zamieszkanych kontynentów. Powieści te niejednokrotnie różnią się od siebie w opisie kataklizmu, ale mają i elementy wspólne. Bóg nakazał zebranie Noemu na Arkę z wszystkie zwierzęta lądowe i ptaki, by te mogły ocaleć. Zgodnie z tym nakazaniem Noe zgromadził wszelkiego rodzaju żyw, dla swojej rodziny i dla zwierząt, z których wyprowadził do arki po samcu i samicy z każdego rodzaju. Darka została ukończona, Bóg zesłał na ziemię wielki potop. Nieustanny deszcz podniósł poziom wody tak, że zakryła ona nawet najwyższe góry. Po 40 dniach deszcz przestał padać. Noe wraz z rodziną przetrzymał opady deszczem na arce przez 40 dni 40 nocy. Cała wcześniejsza ludzkość została zniszczona. Noe, jego rodzina i zwierzęta z arki na nowo zapełnili Ziemię. Bitwa pod Refidim, biblijna bitwa między Izraelitami a Amalekitami, do której doszło w oazie Refidim podczas wędrówki narodu wybranego z Egiptu do ziemi obiecanej. Starcie zostało opisane w księdze wyjścia. Według księgi wyjścia, gdy po wydostaniu się z Egiptu Izraelici obozowali w Refidim, doszło do konfliktu z danymi plemieniami. Wojskiem Izraelitów dowodził Józef. Mojżesz w towarzystwie Arona i Hura obserwował starcia z góry, trzymając wzniesione ręce. Izraelici mieli przewagę militarną, póki Mojżesz trzymał ręce w górze, a kiedy ze zmęczenia je opuszczał, zaczynali przegrywać. Gdy się zmęczył jego towarzysze... Posadzili go na kamieniu i podparli mu ręce. Bitwa trwała do wieczora, aż zakończyła się zwycięstwem Izraelitów. Jahwe zapowiedział zakładał tych plemion i wezwał Izrael do wytępienia ich, gdy Izrael dozna pokoju od swoich nieprzyjaciół. Była to pierwsza bitwa z kilku konfliktów zbrojnych opisanych w Starym Testamencie, a Izraelici na przestrzeni kilkuset lat stoczyli ich wiele. Mowa Jezusa, dokładniej eschatologiczna mowa Jezusa zapowiadająca zburzenie świątyni jerozolimskiej i nadejście końca świata. Została ona wygłoszona najprawdopodobniej około 30 roku naszej ery. Mowa zaczyna się po tzw. Tak biada skierowanych do farzeuszy. Na skutek odrzucenia przez Żydów przymierza, jakie oferował im Bóg, Jezus zapowiadał upadek świątyni i ostateczne zerwanie z jej kultem. Powszechna lektura mowy Jezusa może prowadzić do wniosku, że zaraz po zburzeniu Jerozolimy ma nastąpić koniec świata. Jednak Jezus zapowiedział jeszcze czas nawrócenia pogan. Co dziwne, Jezus zapowiedział zburzenie świątyni około 30 roku naszej ery, zaś do zburzenia faktycznie doszło około 40 lat później. Więcej o tym opowiadam dziś na kanale Inwigilator, więc zapraszam. Śmierć Jezusa, czyli jeden z najbrutalniejszych momentów Biblii. W chrześcijaństwie jest uważane za wydarzenie o charakterze zbawczym i stanowi, obok zmartwychwstania, główny temat nauki o odkupieniu. Owe ukrzyżowanie miało miejsce na szczycie góry zwanej Golgotą położonej nieopodal Jerozolimy, gdzie zwyczajowo dokonywano egzekucji na skazańcach. Informacje o ukrzyżowaniu zawarte są w czterech Ewangeliach. Wszyscy ewangeliści opisują bardzo szczegółowo okoliczności tego wydarzenia. Jezus Chrystus, którego chrześcijanie uważają za Syna Bożego oraz Mesjasza, został aresztowany, osądzony i skazany przez Poncjusza Piłata na śmierć przez ukrzyżowanie. Ostatnie 12 godzin życia Chrystusa, poprzedzające jego śmierć na krzyżu, określane jako pasja, są bardzo wnikliwie opisywane w Ewangelii. Okres ten nazywany jest Męką Pańską, a jego ramy czasowe zakreślają jakieś dwa wydarzenia: nocne pojmanie Jezusa w ogrodzie Getsema. Oraz śmierć na krzyżu na jerozolimskim wzgórzu, zwanym Golgotą. Jest to wydarzenie historyczne, potwierdzone również w wielu źródłach niechrześcijańskich. Mojżesz, postać Biblii, na Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi obiecanej, święty prorok, żył prawdopodobnie w XIII wieku przed naszą erą. Pomijając oczywiście fakt, że Mojżesz był wielkim strategiem, w końcu posiadał odpowiednie wykształcenie nabyte w armii egipskiej. Co ciekawe, kiedy otrzymał od Boga tablicę z dziesięcioma przykazaniami i dostał informację, że już od tego momentu ludzie mają sami się osądzić, wrócił i zobaczył, że niektórzy czczą złote cielce. Wtedy wydał na nich karę śmierci. Mojżesz po zejściu z Synaju nie był w stanie opanować swojego gniewu. Zniszczył trzymane w rękach tablice dekalogu. Posąg spalił w ogniu, starł go na proszek, wrzucił do wody i nakazał Izraelitom jej wypicie. Zażądał także wyjaśnień od Arona, który przyznał się do stworzenia cielca. Następnie Mojżesz zebrał synów Lewiego i nakazał im zabicie pozostałych mężczyzn. Później Bóg wezwał Mojżesza ponownie na górę Synej, gdzie wykonano raz jeszcze zniszczone przez niego tablice. Zginęło wtedy 300 osób.